Zakładam, że skoro żeście się tu pojawili, bardziej bądź mniej dobrowolnie, to znaczy, że chociaż trochę was tematyka zainteresowała. Ja spróbuję się na początek klasycznie wytłumaczyć z tematu i ze sposobu jego podjęcia. Potem w miarę postaram się krótko zarysować pewną problematykę, bo no, ci, którzy mnie znają, no to dobrze wiedzą, że ja raczej staram się wykładowo, czy w tym moim przedłożeniu wskazać na pewną problematykę bardziej niż robić jakiś systematyczny wykład, tak żeby ta problematyka później mogła służyć za przedmiot dyskusji. Inspiracje jakby dla pojawienia się, czy zaproponowania tego tematu były dwie. Po pierwsze, pojawiła się u mnie chyba potrzeba jakiejś takiej autorefleksji, przemyślenia tego, czym się od kilku lat już zajmuję i pewnych zmagań na przecięciu jakby dwóch dziedzin, czyli na przecięciu teologii i filozofii i odpowiedzenia sobie samemu na pytanie, gdzie ja właściwie jestem, jaką drogę przeszedłem, jakie mam w tym wymiarze perspektywy. I wydaje się, że bardzo dobrą okazją ku temu no jest właśnie 20. rocznica ukazania się encykliki Fides et Ratio Jana Pawła II, poświęconej relacjom między wiarą a rozumem, relacjom między filozofią a teologią. I to jest właśnie ta druga inspiracja. Te inspiracje mają też takie chyba drugie dno, a mianowicie pewne nieusatysfakcjonowanie, nie wiem, czy stanem filozofii, który ja spotykam, czy stanem filozofów, który spotykam, albo stanem filozofowania, który spotykam. Ja w tytule dokonałem już pewnej autoprezentacji. Tak? To znaczy, ten wierzący chrześcijański czy chrześcijanin filozof to generalnie jestem ja. Bez względu na to, na ile mi się to udaje w sobie realizować. Tak? To jest pewien, nie wiem, taki mój automanifest filozoficzny. I to jest też pewien sprzeciw wobec braku takich manifestów właśnie w przestrzeni filozoficznej. Nie oszukujmy się, kwestie filozoficzne nie są kwestiami tylko i wyłącznie jakby zewnętrznymi w stosunku do konkretnych ludzi. One oddziaływują na to, kim my jako ludzie jesteśmy, nie tylko jakie role pełnimy. Mało tego, one w moim przekonaniu powinny coś z nami robić. To znaczy, jeśli ja przyjmuję pewne tezy filozoficzne, to powinno mieć jakiś wpływ na moje życie. Albo jakoś w moim życiu powinno się ujawniać. I to jest coś, czego ja niestety w przestrzeni filozoficznej nie widzę. Mało tego, bardzo często to jest postrzegane wręcz jako, nie wiem, może wręcz nienaukowe. Żeby pokazać na przykładzie, o co mi chodzi. Jednemu z moich znajomych na kolokwium habilitacyjnym zarzucono, że reprezentuje poglądy, o których pisze. Chodziło konkretnie o taką sytuację. To jest praktykujący buddysta, który bronił habilitacji z filozofii buddyjskiej. I zarzutem było to, że sam jest buddystą. A zatem jego spojrzenie nie jest obiektywne. Dlaczego? Bo jest zaangażowane. Że on pisze z wnętrza pewnej tradycji, o tej tradycji,
No i że to rzutuje na kwestię naukowości, tak? Nie będę się wdawał w problematykę, czy filozofia jest nauką, czy nie jest nauką, jak rozumieć naukę, czy naukowość. Ja jestem głęboko przekonany, że w filozofii element zaangażowania jest niezbędny. Niezbędny. Bliski jest mi pogląd, że pewne treści my jesteśmy w stanie poznać tylko poprzez uczestnictwo, to znaczy od środka. I wtórnie możemy nad nimi dokonywać pewnej refleksji. Mało tego, będę się upierał, że to jest źródłowe doświadczenie nas wszystkich. Tak? To znaczy, że my zastanawiamy się nad człowieczeństwem wtórnie, a pierwotnie będąc ludźmi. Mało tego, że nasze zastanawianie się nad byciem człowiekiem, nie będąc ludźmi, wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlatego między innymi możemy sobie w nieskończoność zastanawiać się, jak to jest być nietoperzem, jak stawiał pytanie Thomas Nagel, i obawiam się, że my nigdy ostatecznie na to pytanie nie odpowiemy z perspektywy nietoperza. My zawsze będziemy projektować sytuację bycia człowiekiem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że patrzenie na rzeczywistość z własnej, zawsze jakoś zaangażowanej perspektywy, niekoniecznie musi być nieobiektywne, ale to wcale nie oznacza, że z automatu jest obiektywne. Dlaczego? Bo dosyć łatwo się orientujemy, że inni patrzą na tą samą rzeczywistość, znaczy tą samą, no dobre pytanie, czy tą samą, nie? Ale przynajmniej tą, w której jakoś wspólnie funkcjonujemy, w zupełnie inny sposób, z innego zaangażowania, i wyraża się to w innym zaangażowaniu. I wtedy się pojawia pytanie, no to jak to właściwie jest? Jak to właściwie jest? We mnie to napięcie właśnie wyraża to napięcie wyraża się w tym, co starałem się zawrzeć w tytule. Tak? Z jednej strony deklaruję się jako osoba wierząca, i to wierząca po chrześcijańsku, nie wierząca w ogóle, tak? Jako chrześcijanin, co bardzo istotne jeszcze, rzymski katolik. Z tej perspektywy do tego podchodzę. Dlaczego? Dlatego, że trzeba mieć świadomość, że na problem relacji między wiarą a rozumem można różnie patrzeć w zależności od denominacji chrześcijańskiej, jaką się przyjmie. Tak? Wystarczy, żeby zobaczyć, jak to jest problematyczne, wystarczy wziąć sobie, nie wiem, chociażby ojców reformacji. Tak? Czyli, nie wiem, Lutra, Kalwina, Zwingliego, i zobaczyć, jak ich spojrzenie jest różne w stosunku do rzymskokatolickiego, a także w stosunku do samych siebie. Nie? To samo można zrobić z denominacją za chwilę prawosławną i tak dalej, tak? Ale z drugiej strony, nie tylko na swoje przekonania płynące z wiary i swoje zaangażowania płynące z wiary, staram się patrzeć jako filozof, czyli próbuję w jakiejś mierze je obiektywizować, i interesuje mnie ich prawdziwościowy charakter. To znaczy, na ile to moje zaangażowanie nie jest tylko jednym z wielu możliwych, ale tym słusznym, które nie tylko ja powinienem podjąć, ale być może powinni podjąć je także inni ludzie, i które ja mam prawo albo czelność innym proponować. Tak? Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, jak sobie uświadomimy, że to wcale nie jest tak, że po stronie wiary, czy po stronie religijnej występuje element subiektywny, element zaangażowania, natomiast po stronie filozoficznej mamy do czynienia z jakimś ewidentnie obiektywnym, zdystansowanym spojrzeniem. Moim zdaniem to jest mrzonka. Jeden z fundamentalnych problemów, który właściwie przez całe to wystąpienie będzie się pojawiał, to jest kwestia rozumienia z jednej strony wiary, z drugiej strony kwestia zrozumienia rozumu, racjonalności, myślenia, filozofii i dopiero wtedy właściwego albo niewłaściwego ustawienia relacji między nimi. Spróbowałem zrobić dzisiaj eksperyment.
I dlatego obciążyłem was papierami, które dostaliście, tak? Nie ma prezentacji żadnej, ja będę się opierał dokładnie na tym samym materiale, który otrzymaliście wy. Materiał składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest ta, która jest na pierwszej stronie, czyli generalnie rozkład jazdy. I później generalnie są myśli, znaczy cytaty. Głównie cytaty z Fides et Ratio. Trochę jest ich sporo, ja nie będę się starał do nich jakoś bardzo odwoływać, to jest lektura dla was. Znaczy tam nie tylko fragmenty z Fides et Ratio, z różnych miejsc się pojawiają. Kto nie ma, już daje. One są jakoś tam potytułowane, więc da radę je pewnie odnieść do konkretnych etapów mojego wystąpienia. No i one chyba szerzej pewne rzeczy nakreślają. Wydaje się, że każdy z nich no domagałby się jakiegoś głębszego namysłu, ale no czasu pewnie na to wiele nie będzie. Dobra. Załatwmy kwestię podstawową. Co ja chcę osiągnąć przez to swoje wystąpienie? Ja sobie wypunktowałem trzy cele. Pierwszy cel to przedstawienie pewnego sposobu uprawiania filozofii, to znaczy takiego, jaki ja staram się uprawiać i takiego rozumienia filozofii, jakie ja przyjmuję, i niezgody na pewne formy redukcjonizmu filozoficznego. Bo jeśli jakiś sposób filozofowania przyjmuję, no to wydaje się, że z konieczności z niektórymi sposobami po prostu nie będzie mi po drodze. No i tu się przyznaję od razu w punkcie wyjścia do pewnej fundamentalnej wiary w możliwość filozoficznego dialogowania z każdym człowiekiem, co staram się uzasadniać zarówno po stronie teologicznej, jak i filozoficznie. Tego pewnie nie będę tutaj robił, to zakładam jako pewien aksjomat. Jak ktoś będzie chciał potem wiedzieć, w jaki sposób ja to uzasadniam, to chętnie to wskażę. Wierzę w możliwość, to jest bardzo istotne, zarówno filozofów, czyli konkretnych ludzi, którzy się zajmują filozofią, jak i konkretnych systemów filozoficznych. Znaczy nie wierzę w absolutną nieprzekładalność, absolutną nieprzystawalność, absolutną dyferencjację między sposobami życia, sposobami myślenia. Jestem głęboko przekonany, że one się gdzieś fundamentalnie spotykają, co wcale nie jest takie proste, żeby pokazać gdzie i jak. Drugim celem jest podzielenie się własnymi filozoficznymi zmaganiami, no właśnie, z byciem wierzącym chrześcijaninem, filozofem, czyli trochę opowiedzenie o sobie. Ja zresztą jestem głęboko przekonany, że filozofowanie jest w znacznej mierze gadaniem sobą, albo jest myśleniem sobą, jak to powiedział kiedyś Kant, czyli myśleniem fundamentalnie angażującym mnie nie tylko jako filozofa, ale jako człowieka. I trzecia rzecz, to mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się przy pomocy tego, co powiem, zachęcić do zerknięcia do bardzo ciekawego tekstu. Tekstu, który z jednej strony jest wspomnianej tytułowej encykliki Fides et Ratio. Tekstu, który z jednej strony jest dokumentem kościelnym, co ciekawe, i to najwyższej rangi, bo papieskim. Znaczy oczywiście nie najwyższym z możliwych papieskich dokumentów, ale pisanym przez najwyższą instancję. A z drugiej strony esejem filozoficznym. Mało tego, pisanym, to jest też arcyciekawa kwestia, pisanym przez papieża filozofa. Tak? Czyli człowieka, który sam zmagał się z podobnym napięciem, o którym ja będę próbował mówić. Kilka osób zwracało mi uwagę, że być może w tytule mojego wystąpienia jest błąd. Albo że domagałby się korekty.
O co chodzi? Chodzi o zestawienie słów czy pojęć paradoks czy sprzeczność. Tak? W potocznym rozumieniu to może być mniej więcej to samo. Ja się będę upierał, że to jednak nie jest to samo. Przez paradoks będę rozumiał twierdzenie, które stoi w jakiejś kontrze, być może w jakiejś sprzeczności, do pewnych zdroworozsądkowych albo przez ogół przyjmowanych tez. Coś, co jest paradoksa, czyli przeciwko pewnym mniemaniom. Przeciwko pewnym mniemaniom, ale to wcale nie oznacza, że to musi być obciążone sprzecznością, jakąś nieracjonalnością, nielogicznością, czy czymkolwiek takim. W podobnym znaczeniu pojawiają się tutaj takie terminy jak zgorszenie czy skandal. Skandal z greckiego skandalon, coś o co można się wywrócić, o co można się potknąć. Tak? Coś, co stanowi pewną barierę dla gotowych schematów. Chciałbym na początku wspomnieć, może to będzie generalnie clue tak naprawdę wystąpienia, które gdzieś w środku jest usytuowane, bo cała reszta to będzie trochę naświetlenie czy wypełnienie treścią być może tych przykładowych problemów. Chciałbym pokazać przykładowe problemy, z jakimi jakie ja widzę w tym moim zmaganiu. Tak? Pierwszy problem nazwałem sobie poszukiwacz czy posiadacz prawdy. Osoba wierząca w takim przynajmniej pierwszym spojrzeniu wydaje się w odróżnieniu od filozofa być tym, kto nie tyle poszukuje, ile wie, gdzie ową prawdę można znaleźć. Czy to oznacza, że ją ma, to jest zupełnie inna kwestia, ale przynajmniej wie, w którym kierunku. I to wie w taki sposób, który przynajmniej w jakiejś mierze przekracza wątpliwości, przekracza wątpienie. Filozof wydaje się być kimś, kto wiecznie jest w drodze ze świadomością, że nigdy tej drogi nie ukończy. Że on poszukiwaczem będzie zawsze. Żeby szybko pokazać, że to nie jest takie proste, wystarczy spojrzeć chociażby na myśl dalekowschodnią, czy chociażby takie nurty starożytnej filozofii, jak filozofia Platona, czy system Plotyna, żeby zobaczyć, że niekoniecznie filozofia musi być drogą, która celu nie osiąga i filozof musi być zawsze tylko i wyłącznie tym, który poszukuje, a który ostatecznie nie jest w stanie z tego poszukiwania zrealizować. Tak? Drugi problem, który się pojawia, no to właśnie, jeśli się otworzy pierwszy z brzegu podręcznik do wstępu do filozofii, to pewnie da radę tam znaleźć taką tezę, albo w wielu podręcznikach da radę znaleźć taką tezę, że filozofia chciałaby być wiedzą bezzałożeniową. Że w filozofii my nie zaczynamy z jakiegoś konkretnego punktu wyjścia, tylko że właściwie takiego punktu wyjścia nie ma. Tak? To jest związane też z autotelicznością filozofii i autoproblematycznością, że filozofia jest jedyną dziedziną ludzkiej refleksji, dla której ona sama jest także swoim własnym problemem. Matematyk niekoniecznie musi zastanawiać nad podstawami matematyki. Ale filozof już nad podstawami filozofii się musi zastanawiać. Natomiast wiara jest obciążona tym, że ona ma bardzo konkretny punkt wyjścia. Jakiekolwiek myślenie dokonuje się w ramach tego punktu wyjścia. To znaczy, że jeśli my zmienimy punkt wyjścia, to mamy wszystko, tylko nie tą wiarę. Tak? Chrześcijanin nie zaczyna swojego myślenia z perspektywy, kurczę, a może tego Boga jednak nie ma. No bo w tym momencie teza o istnieniu Boga jest założeniem systemowym. To znaczy, jeśli my to wywalimy, to my możemy sobie o tym myśleć, ale nie z perspektywy chrześcijaństwa. Stajemy wtedy właśnie na pozycjach filozoficzno-religijnych, ale nie na pozycjach wiary. Tak?
Co jest generalnie problematyczne. Tu dosyć łatwo o zarzut na przykład ideologizacji myślenia. Tak? Trzeci problem to jest problem trochę historyczny, trochę taki systematyczny. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak filozofowanie czy filozofia chrześcijańska? Tak? Czy będąc chrześcijaninem można być uczciwie filozofem i czy będąc filozofem można być uczciwie chrześcijaninem? I czy istnieje jakiś specyficzny chrześcijański nurt filozofowania? Tak? Co do tego, że nie istnieje żadna, nie wiem, chrześcijańska matematyka czy chrześcijańska, nie wiem co, geografia, no to większość z nas chyba nie ma wątpliwości. Ale z filozofią już tak prosto nie jest. Dlatego miałem olbrzymie wątpliwości, jak ten temat poszedł, że na ile w nawiasie rzeczywiście tam powinno być chrześcijańskim filozofem, a nie chrześcijaninem. Bo chrześcijańskim sugeruje, że ja się deklaruję jako chrześcijański filozof. Mam wątpliwości, czy ja w ogóle kimś takim jestem i czy coś takiego w ogóle jest możliwe. Nie? Czwarta rzecz to jest ów element zaangażowania, o którym już wspominałem. To znaczy, że ja deklarując się jako osoba wierząca, deklaruję jednak pewne zaangażowanie i myślowe, i działaniowe, i moralne. Tak? To znaczy, ja nie patrzę na rzeczywistość zupełnie z takiego zewnętrznego punktu widzenia. Znaczy, ja w ogóle nie wierzę, że taka możliwość jest. Nie? Natomiast pytanie jest, czy ja jestem w stanie spojrzeć na to jakby spoza własnej chrześcijańskiej perspektywy. Z perspektywy filozoficznej tak, z perspektywy chrześcijańskiej pytanie, czy ja nie dokonuję pewnej zdrady myślowej wtedy, nie? No i tu się pojawia następny wątek, kwestia filozoficznej możności albo niemożności utraty wiary. Znaczy, na ile na przykład moje przekonania płynące z wiary na ile je mogę stracić pod wpływem argumentów filozoficznych? Tylko z drugiej strony, jeśli nie mogę, to na ile jestem uczciwy jako filozof? Kiedy ja zakładam, że wiara jest o poziom wyżej niż filozofia i w tym momencie mogę sobie spokojnie dyskutować, bo to i tak w ogóle mnie tam nie rusza. Nie? Tu właśnie pojawia się możliwy zarzut ideologizacji, przekonań, tak? Chociażby tych płynących z wiary. Ten wątek analogia entis, analogia fides to sobie w ogóle zostawię, bo to jest taki dosyć techniczny problem, ale może jedno zdanie tylko powiem. To jest pytanie o to, na ile tak naprawdę prawdy rozumowe, czy poza spojrzenie na rzeczywistość spoza wiary może być kompatybilne ze spojrzeniem ze spojrzeniem płynącym z wiary. Tak? Będziecie mieli na przykład takich dwudziestowiecznych teologów jak Karl Barth, którzy zwłaszcza w takim radykalnym swoim okresie powiedzą, że to jest kalwiński teolog, którzy powiedzą, że wszelka wiedza o Bogu pochodząca spoza postaci Chrystusa generalnie jest dziełem szatana. Znaczy rozum próbujący myśleć poza wiarą, to jest dzieło szatańskie. Tak? Kontekst eklezjalny, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Mi jako osobie wierzącej, mało tego jako teologowi, nawet jeśli ja filozofuję, można zarzucić coś takiego jak herezję. Czyli krótko mówiąc, konkretny biskup jest w stanie na przykład powiedzieć, to co pan płócienik opowiada, to nie jest nauka katolicka. To znaczy on nie ma prawa reprezentować nauczania katolickiego, bo jego poglądy są niezgodne z nauczaniem Kościoła. Nie? Z perspektywy filozofa po pierwsze się pojawia pytanie, czy to nie jest zamach na autonomię mojego myślenia. Czy ja nie mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba i myśleć, co mi się żywnie podoba. Mało tego, czy istnieje jakaś instancja, która ma monopol na orzekanie tego, co jest katolickie, co nie jest katolickie. Po trzecie,
czy istnieje w ogóle w filozofii jakakolwiek instancja, która mogłaby komukolwiek zarzucić coś na kształt herezji? Czy istnieje jakaś obiektywna instancja w filozofii, znaczy obiektywna w tym sensie zewnętrzna wobec konkretnego filozofa, która jest w stanie mu wskazać błąd filozoficzny? Zauważcie, że to jest o tyle problematyczne, że błąd może być wskazany tylko i wyłącznie w ramach danego systemu. Nie można twierdzić, że... A może jest inaczej, ale pytanie jest, czy nie wiem, czy na przykład... No gdyby przyszedł, nie wiem, sędzia z meczu koszykarskiego na mecz piłki nożnej i powiedział, że no proszę bardzo, to jest faul, bo panowie tutaj piłkę nogą kopiecie. No ale oni by powiedzieli, kurczę, no ale u nas są takie zasady. A on by powiedział, nie, moment. To nie wolno, tak? Tylko teraz pytanie jest, czy to nie jest wykazywanie błędu w jednym systemie, przyjmując kryteria zupełnie innego jakby systemu, tak? To są tylko i wyłącznie przykładowe problemy. Pewnie jest ich znacznie więcej. Ja teraz spróbuję krótko, bo wiem, że czas nas goni, zaprezentować taką perspektywę moją, trochę przeplataną tym, jak to jest ustawione w encyklice, do której ja się odnoszę. O, to jest bardzo, bardzo ciekawy problem. Na ile na przykład pewna wizja zaprezentowana w tym dokumencie, bądź co bądź kościelnym, mnie jako filozofa także obowiązuje. To jest, ale zauważcie, że ten problem można rozwiązać, ale linia przynajmniej rzymskokatolicka tak nie idzie. To znaczy, to jest takie rozwiązanie, które się pojawiło gdzieś tam, na ile się pojawiło, na ile nie, to Paweł z tego pisał pracę, się tym zajmował, więc mógłby więcej powiedzieć. Kwestia tak zwanych dwóch prawd. Czy ja jako teolog sobie mogę mówić jedno, a jako filozof drugie, nie? Że przychodzę tutaj i mówię, dzień dobry, dzisiaj będę mówił jako teolog, więc spróbuję Państwu przedstawić problem, nie wiem, istnienia Boga, wiarygodności Ewangelii i tak dalej. Jutro przyjdę jako filozof, powiem, że w ogóle to są wszystko pierdoły, bo w ogóle czegoś takiego nie ma. I nie wolno tych dwóch moich wystąpień łączyć, bo tutaj pełniłem rolę teologa, a tutaj pełnię rolę filozofa i ta schizofrenia taka myślowa spokojnie może w mojej głowie sobie funkcjonować. Nie? Teza rzymskokatolicka jest taka, nie może. Nie może. Mało tego, co ciekawe, pierwszeństwo ma ta teza płynąca z wiary. Tak? Nawet jakbym miał silne argumenty za tym, że może być inaczej, dla mnie jako człowieka wierzącego teza płynąca z wiary jest obligująca. Genialny przykład to jest dziełko świętego Tomasza z Akwinu o wieczności świata. Gdzie Tomasz rozpatruje problem tego, czy można pomyśleć o tym, że świat, mimo tego, że jest stworzony przez Boga, jest wieczny. I Tomasz mówi tak, z perspektywy filozoficznej żaden problem. To znaczy da radę bez problemu przedstawić argumenty za tym, że może być wieczny i za tym, że może nie być wieczny. Problem polega na tym, że te argumenty są równoważne. To znaczy nie da się pokazać takiego argumentum crucis, że no po prostu jest szachmat i wiadomo, że to jest ta strona. I Tomasz mówi, na gruncie filozoficznym kwestia jest otwarta, problem polega na tym, że stanowisko wiary mówi, jednak nie jest wieczny. Jednak nie jest wieczny. I dla wierzącego filozofa to jest jednak jakaś wskazówka, tak? Rzut oka na te kilka punktów, które sobie tam wypisałem i potem mam nadzieję zaproszenie do pewnej dyskusji. Z tego mojego założenia płynące, z tego mojego aksjomatu, a mianowicie wiary w to, że można filozofować z każdym człowiekiem, czy u podstaw tego jest takie głębokie przekonanie, że w jakiejś mierze każdy człowiek filozofem jest. To jest zresztą moim zdaniem jedna z genialniejszych myśli, jaka się w encyklice pojawia. Że w jakiejś mierze każdy człowiek jest filozofem, niekoniecznie profesjonalnym, niekoniecznie akademickim, niekoniecznie z olbrzymią dozą pojęć, koncepcji, nazwisk i tak dalej.
Ale filozofia jest po prostu wpisana w naszą ludzką egzystencję jako próba zrozumienia tego, co my generalnie tu robimy i co mamy ze sobą w obliczu tej rzeczywistości, w jakiej stoimy, czy wobec jakiej stoimy, mamy ze sobą zrobić. I dosyć szybko można zauważyć, że sposoby radzenia sobie z owym naszym byciem w świecie i co najmniej problematycznym charakterem tego bycia, no są wielorakie. Znaczy my się różnimy, mamy wielość religii, mamy wielość światopoglądów, mamy wielość, nie wiem, różnego rodzaju systemów myślowych, mamy naukę, mamy kulturę, mamy sztukę. Każda z tych dziedzin jakoś sobie próbuje poradzić. Wydaje się, że jakoś jednak wyróżniona w tym wszystkim jest, są dwie dziedziny, filozofia i religia. Czy filozofię i religię, tak? Dlaczego? Dlatego, że one w tym swoim zapytywaniu o ostateczne fundamenty rzeczywistości idą najdalej. Mało tego, są chyba... są chyba, chociaż to może ryzykowne stwierdzenie, że są najmniej dookreślone metodologicznie, bo to ma i plusy, i minusy, i czy to na pewno wszystkich kierunków, na przykład filozoficznych, by tyczyło, no to jest jakby zupełnie inna kwestia. Natomiast wydaje się, że właściwie poza filozofią i religią, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, chociażby w kontekście demarkacji z nauką, to tylko tam może się pojawić problem absolutu, jakkolwiek rozumianego. Tak? Znaczy nauka raczej chyba o absolut nie zapyta w ramach własnych narzędzi i ograniczeń metodologicznych. Znaczy ta nauka tak, jak jest dzisiaj rozumiana, tak? czyli ta oparta o metodę empiryczną, czyli eksperymentalną, matematyczną. Tak? Czy człowiekowi w ogóle takie pytanie o absolut jest potrzebne? Encyklika podaje dosyć ciekawą intuicję, z którą ja się generalnie zgadzam. Przyjmiemy, że istnieje w ogóle jakiś absolut. Mało tego, że być może w jakiś sposób my jesteśmy w stanie do niego dotrzeć, albo będziemy się musieli pogodzić trochę ze stanem wiecznego zawieszenia i wiecznej niepewności. O ile w nauce hipotezy jakby mogą fascynować, o tyle pytanie, czy na podstawie tylko i wyłącznie hipotez można zbudować własne życie. Albo czy można podejmować decyzje radykalne i często nieodwracalne tylko i wyłącznie na podstawie hipotez. Obawiam się, że jednak ludzie, którzy byli w stanie podejmować bardzo radykalne wybory, włącznie z oddaniem życia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, we własnym mniemaniu przynajmniej dysponowali jakąś dozą pewności. I byli przekonani co do pewności jednak własnych przekonań. Nie wiem, wydaje mi się to jednak jakoś tak intuicyjnie słuszne. I żeby było jasne, problem absolutu, czy problem pewności i problem prób uzyskania pewności, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rozumu. To jest chyba jedna z form filozofowania, z którą ja się nie zgadzam, a mianowicie sprowadzania filozofowania czy myślenia tylko i wyłącznie do sfery racjo. Jestem głęboko przekonany, że my jednak jesteśmy całością, w której się przenikają różne sfery. Mało tego, my doskonale sobie zdajemy sprawę, że to nie jest tak, że my jesteśmy zawsze tak bardzo uczciwi, że idziemy za każdą tezą, za którą stoją argumenty, albo która nas przekona. Bo są takie przekonania, co do których być może żywimy intuicję słuszności, ale niekoniecznie one są na przykład życiowo nam na rękę. Wymagałyby jakiegoś przewartościowania albo innego ustrukturyzowania własnej egzystencji, czym niekoniecznie, taką perspektywą nie zawsze jesteśmy zachwyceni. Tak?
Tym niemniej wydaje się, że jakieś takie podstawowe, rozum wydaje się jednak być takim podstawowym narzędziem poznawczym i organizującym nasze doświadczenie. Oczywiście pytanie jest, jak my ten rozum zrozumiemy. Tak? Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że ile filozofii, tyle koncepcji rozumu i racjonalności. Filozof dobrze wie, że takie zawołanie w stylu bądź racjonalnym niekoniecznie musi być bardzo racjonalne. Nie? Mało tego, dużą część informacji czy sposobów organizacji naszej egzystencji my przyjmujemy jednak w sposób nieprzemyślany, w sposób zapożyczony, w sposób z drugiej ręki. To chyba widać nawet w tej chwili, to znaczy podejrzewam, że mało z was padnie na taki pomysł, że kurczę, zanotuję sobie to wszystko i zdanie w zdanie sprawdzę, czy ten płóciennik nie kłamie. Tylko zakładacie, że nawet jak kłamie, to jednak choć trochę mi się tam jakieś prawdy udało powiedzieć. My nie weryfikujemy wszystkiego. Tak? My poza tym, że jesteśmy racjonalni w jakiś tam sposób i w jakichś ograniczonych zakresach, no to całe sfery naszego życia są rządzone jednak, albo całe nasze życie tylko na innym poziomie jest rządzone także poza racjonalnie, co nie oznacza, że nieracjonalnie. No bo teraz proste pytanie, czy jeśli matka mówi synowi, słuchaj, nie wkładaj paluchów do prądu i on jej zaufa, to jest działanie racjonalne czy nieracjonalne? Jak przyjmiemy, że jedyną racjonalnością jest na przykład racjonalność ta naukowa, czyli to niczego na wiarę, ja muszę wszystko sprawdzić, no to pakuję łapy, nie? I jeszcze potem statystycznie muszę to ładnie ująć, nie? Metoda eksperymentalno-matematyczna. Tylko, że no sorry, my nie sprawdzamy wszystkiego w ten sposób. Tak? My w znacznej mierze jednak opieramy się na jakoś rozumianej wierze. Co wcale nie oznacza, że to jest od razu jakaś wiara religijna. Na wierze, na zaufaniu, na intuicji. Klasyczne na przykład już we współczesnej filozofii religii jest takie rozróżnienie na faith i belief. Zdecydowanie. Filozofia się w znacznej mierze opiera na wierze. Taki termin jak wiara filozoficzna to jest autorstwa Karla Jaspersa, ale ja mam wrażenie, że on wyraził coś, co jest jakby... Tylko filozofia ma pewien problem, bo ona z jednej strony się opiera na wierze, z drugiej strony próbuje samą siebie przeskoczyć tak, żeby na tą wiarę spojrzeć jakby spoza niej i żeby nie musieć jednak w punkcie wyjścia czegoś na zaufanie przyjąć. W tym sensie ona jest autoteliczna, ona nie tylko próbuje wszystko uzasadnić, to jeszcze samą siebie w ramach samej siebie. Nie? To trochę jak Baron Münchhausen wyciągnąć siebie za włosy i jednocześnie w ogóle stać na brzegu i patrząc, jak ja to robię. Nie? Trochę wariackie przedsięwzięcie, ale o dziwo wariatów nie brakuje, którzy to próbują zrobić, czego wy jesteście też jakimś tam świadectwem. Tak? I teraz jedną z prób radzenia sobie z naszym byciem w świecie i z problematycznością tego bycia w świecie jest coś takiego jak chrześcijaństwo. Tak? Skąd ono się wzięło, jak się kształtowało i tak dalej, pomijam to w tej chwili. Załóżmy, że to jest zastany fakt, pojawiło się. Tak? Czym ono jest? To też jest arcyskomplikowany problem. My, zauważcie, że my intuicyjnie kojarzymy chrześcijaństwo z religią. Dosyć ciekawe jest to, że jedne z pierwszych określeń, którymi samo chrześcijaństwo się określało, to nie było religia, tylko filozofia. Znaczy w ogóle zanim, to jeszcze tam były inne. Pierwsze określenie, które się pojawia, to jest droga w ogóle. Czy w przypadku chrześcijaństwa się sztuka życia pojawia? Znaczy tak, ale związana z filozofią, bo filozofia wtedy jest tak rozumiana po prostu. I w tym sensie chrześcijaństwo będzie twierdziło, że jest najlepszą sztuką życia. Tak? Natomiast pojęciem religia chrześcijaństwo się bardzo późno zacznie posługiwać, a jak, bo dopiero w IV wieku
a jak czy koło IV wieku, a jak zacznie, to zawsze będzie dodawało vera, czyli prawdziwa religia, w odróżnieniu od fałszywych. Więc próbuję tylko pokazać, że takie zjawisko, czyli taka... Ja już kończę, spokojnie. Jakby... No, parę rzeczy jeszcze powiem i finito. Próbuję tylko pokazać, że takie zjawisko, które my określamy mianem chrześcijaństwa, samo siebie bardzo różnie rozumiało i może być bardzo różnie rozumiane, w zależności od tego, jakimi kryteriami się posłużymy. I może do sedna, bo z czego między innymi, albo co w moim przekonaniu jest gigantycznym clue tego napięcia, które ja próbuję, o którym próbuję cały czas opowiedzieć. Jest tak naprawdę to, co stanowi istotę chrześcijaństwa, a co jest generalnie paradoksem. Istotą chrześcijaństwa ostatecznie jest nie coś, tylko ktoś. I to w dodatku konkretna postać historyczna. Nie wnikam teraz w wiarygodność źródła i tak dalej. Zakładam tylko to, co chrześcijaństwo twierdzi. A mianowicie Jezus z Nazaretu. To jest klucz chrześcijaństwa. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo ma czelność twierdzić, że ta konkretna historyczna postać jest niczym innym, jak wcieleniem archę świata. Jest logosem, który jest archę świata i który daje odpowiedzi na wszelkie ludzkie pytania i jest ostatecznym sensem całej rzeczywistości. Konkretna historyczna postać. Skąd ja sobie to archę wziąłem? Jak otworzycie sobie Ewangelię Świętego Jana, prolog, początek, ale grecką wersję, bo my mamy w polskich tłumaczeniach mamy na początku było słowo, ale w greckiej wersji, w greckim tekście jest en arche, to jest to samo arche, które się pojawia u starożytnych greckich filozofów, czyli zasada, fundament rzeczywistości, en hologos. I w 14 wersecie jest napisane, że ten logos właśnie, który jest arche, stał się sarx. Stał się konkretnym człowiekiem. W chrześcijaństwie wszystko ostatecznie zależy od tej konkretnej postaci. Zauważcie, że chyba ciężko będzie wam znaleźć jakiegokolwiek filozofa, który utożsamiłby wszystko, co zrobił i co powiedział, ze sobą. No nie wiem, kojarzycie, żeby Platon powiedział: ja i moja nauka to jedno, ja i moje działanie to jedno, ja i świat idei to jedno? Raczej nie. W przypadku Chrystusa coś takiego jest. No i zauważcie, że to jest, mam wrażenie, no, coś arcyparadoksalnego. Dlaczego? Dlatego, że bycie człowiekiem wierzącym, a jeszcze do tego filozofem, oznacza zgodę na to, że kierunek mojego życia, kierunek mojego myślenia i mojego funkcjonowania wyznacza odniesienie do jednej konkretnej osoby. Jak bardzo to jest paradoksalne, to sorry za dosadność. To jest trochę na zasadzie takiej: życie jakiegoś marginalnego Żyda sprzed dwóch ponad tysięcy lat w jakiejś zapadłej części Palestyny, w dodatku zabitego jako wichrzyciel społeczny, decyduje o sensie i bezsensie egzystencji czegokolwiek, wszystkiego. Mało tego, historia tego Żyda jest zapośredniczona przez opowiadanie garstki rybaków. To jest generalnie istota chrześcijaństwa. Znaczy, jak się stamtąd wywali Chrystusa, znaczy konkretną postać, to zostają fajne idee, ale nie ma chrześcijaństwa.
ale nie ma chrześcijaństwa. To generuje olbrzymie problemy. O tych problemach już pewnie nie zdążę. O tych problemach nie zdążę powiedzieć, ale wspomnę tylko o może dwóch rzeczach na koniec. Chrześcijaństwo w stosunku do filozofii wysuwa pewne bardzo konkretne roszczenia. Filozofii takiej, która nie przyjmuje za sedno właśnie tej historycznej postaci. Te roszczenia brzmią mniej więcej tak. Żaden system, żadne myślenie filozoficzne nie może być ostateczne i nie może dysponować ostatecznymi pytaniami, odpowiedziami na jakiekolwiek pytania, dopóki nie zwróci się do tej konkretnej historycznej postaci. Mało tego, chrześcijaństwo rości sobie pretensje do zrobienia wszystkiego, żeby niezależnie od tego, jaki kto światopogląd przyjmuje, ostatecznie do tej postaci został skierowany. To znaczy, chrześcijaństwo jest z natury misyjne. Czy to oznacza, że chrześcijaństwo ma monopol na prawdę? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Natomiast problem polega na tym, że chrześcijaństwo powie tak. Nie istnieje żadna prawda, która znajduje się poza chrześcijaństwem, której samo chrześcijaństwo w sobie też już nie ma. Znaczy, jakiekolwiek elementy prawdy znajdują się poza chrześcijaństwem, to one i tak pochodzą od tej postaci, o której mówi chrześcijaństwo. To jest paskudna teza filozoficznie, wiem. Ale obawiam się, że tak to wygląda. Jak zatem mogą się kształtować relacje między wiarą a filozofowaniem, jak się kształtują konkretnie we mnie? Cały czas poprzez napięcie i dialog. Cały czas poprzez napięcie i dialog. Ja cały czas się mierzę z tym, kim ja właściwie jestem, jak mam się odnieść nie tylko do samego siebie i do poglądów czasem sprzecznych, które gdzieś we mnie buzują, ale także do ludzi, z którymi się spotykam i którzy niekoniecznie zawsze myślą tak jak ja. Na ile, cały czas się mierzę też z tym, na ile byłbym zdolny na przykład zmienić własne poglądy pod wpływem ich argumentów. Tylko z drugiej strony, z perspektywy wiary, to jest trochę pytanie w stylu, na ile byłbym w stanie zmienić moją żonę, gdybym poznał fajniejszą. Tylko wtedy powstaje pytanie, czy ta pierwsza była kiedykolwiek na serio moją żoną. Nie? Znaczy, bo jasne, nie mam gotowych rozwiązań na to. Nie mam na to gotowych rozwiązań. Ale to wcale nie oznacza, żebyście nie mieli takiego wrażenia, że ja mam poukładany świat, bo go sobie, nie wiem, jako osoba wierząca poukładałem. Na filozofię przychodzę po to, żeby się bawić. Tak nie jest. Najlepiej chyba to napięcie, które we mnie jest, opisują dwa stwierdzenia. I one w moim funkcjonowaniu są komplementarne i tym zakończę i mam nadzieję, że sobie o czymś tam pogadamy. To są dwa takie stwierdzenia, które macie chyba na stronie 6 wrzucone. Jedno pochodzi od Fiodora Dostojewskiego, drugie pochodzi od Simone Weil. Dostojewski mówi tak. Gdybym miał wybrać między prawdą a Chrystusem, wybrałbym Chrystusa. Simone Weil mówi, gdybym miał wybrać, wybrałbym prawdę. Dlatego, że jeśli Chrystus jest Chrystusem, to mieści się w prawdzie. A inaczej to jest złudzenie. I teraz pytanie. Twoja żona jest żoną, bo decydują argumenty? Czy decyduje pewna bezwarunkowość zawierzenia, której żadne argumenty nie mogą obalić?
Ale z drugiej strony, no przecież z jakiegoś powodu ją wziąłeś, czyli może jednak argumenty. Ale przecież nie ma ostatecznego argumentu, który cię, był cię w stanie do niej przekonać. Musiałeś dokonać jakiegoś skoku wiary. A on już jest poza argumentami. No to jak w końcu? Dzięki. Tyle. Raz zmierzała z pytaniami o sens, o prawdę właśnie, mało tego, znajduje w końcu jakieś sobie dla siebie rozwiązanie. Dla mnie, w moim chrześcijaństwie, bo ja też tak jak miotam się i czasem się ze znajomymi się duchownymi sprzeczam, wybieram to, co jest w Ewangelii, to, co w jakiś sposób przekazano nam. Tam nie widzę zbyt wielu sprzeczności, z którym się nie zgadzamy, niektórych po prostu nie rozumie, bo mają tą taką, powiedzmy, metaforyczną, metaforyczny sposób przekazywania pewnych prawd. Rzeczywiście nie rozumie czasem, ktoś to wytłumaczy, czasem nie, ale w pewnym momencie wybierasz i idziesz niekoniecznie za dogmatami Kościoła katolickiego, tak jak ty mówisz, bo wiesz, że na przykład dogmat, że Maria Magdalena jest prostytutką, to dopiero w XIV wieku się pojawiło, że... A to nie jest dogmat. To jest... Ale no, przedstawiają jej, tak, powiedzmy, czy jakieś... No, a chociażby to, co mówił na Areopagu święty Paweł, mówił, do Greków zwracał się, bracia Grecy, mój Bóg nie ma posągów, nie ma... Nie ma świątyń, tak jak wasza. A co teraz jest? Co prawda wtedy to była sekta, a teraz jest... W Kościół ludzie Kościoła różne popełniali, no, według swoich wyobrażeń tworzyli naszą wiarę katolicką. Ci, którzy się nie ze wszystkim zgadzali, z tym bogactwem, z tym napuszeniem, to były odłamy, były herezje, jak to my nazywamy. Czy eklezję, czy jeszcze coś, jak tam. Znaczy ja mam nadzieję, że ja się staram nie, przynajmniej heretykiem nie być. Na ile mi się to udaje, to jest pewnie kwestia do dyskusji. Natomiast ja powiem tak. Ja akurat jestem głęboko przekonany, że sięganie do Ewangelii skutkuje tym, że ja tam widzę całą masę paradoksów. No bo nie wiem, ciężko chyba nie postrzegać jako paradoksu jednego z takich dosyć istotnych twierdzeń Jezusa, że kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa. To jest metafora. Tylko, jakieś... a czekaj, bo jeśli potraktujesz to na zasadzie takiej, że Jezus to wcielił we własne życie, to nie jest metafora. To nie jest metafora. Poza tym, pozwól Damianie, bo, że ja się odniosę przynajmniej do dwóch rzeczy. Generalnie mocno akcentowałeś ten wątek nasz, moja prawda, nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm i tak dalej. Tylko, że we mnie jest jednak dosyć duża potrzeba i to taka z jednej strony osobista, z drugiej strony filozoficzna, dowiedzenia się, nie tylko tego, jaka jest ta moja prawda, tylko jak to jest w ogóle. Ja się rękoma i nogami podpisuję pod takim, to jedno z moich ulubionych zdań Tomasza Zakwinu, który powiedział, że w filozofii nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co myśleli różni ludzie, tylko jaka jest rzeczywistość. Znaczy, ja chcę być chrześcijaninem, dlatego że jestem przekonany, że to nie jest tylko moja prawda, tylko to jest prawda w ogóle. A jak nie jest, to wyjazd z kościoła i w ogóle nie ma sensu się w to bawić. Bo się mogę pobawić w inne fajniejsze rzeczy i być może bardziej prawdziwe. Tak? Druga kwestia to jest taka, i to jest coś, z czym ja mam generalnie chyba problem, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jakiejkolwiek filozofii nie przyjmiecie, jakiegokolwiek światopoglądu, jakiejkolwiek religii, zawsze się rozbijecie o jedną prostą rzecz. W cokolwiek my byśmy nie wierzyli, czy jakichkolwiek nie mielibyśmy przekonań, one mają zawsze za pośredniczenie, czy tego chcemy, czy nie, ludzkie.
Jeśli nie uwierzysz na przykład dogmatom i tej linii idącej przez główny nurt chrześcijaństwa, to będziesz musiała uwierzyć jakiemuś innemu nurtowi i innym ludziom, którzy szli innym nurtem. Zawsze komuś ostatecznie będziesz musiała zaufać. Czy to nie jest tak, że ta iskierka boskości, która jest w każdym człowieku, sprawia, że nam się wydaje, że możemy sobie wyobrażać, tworzyć? Filozofia praktycznego rozumu Kanta mówi jedną z najważniejszych. No bo mamy tego ducha, tego coś, czego się nie da udowodnić, a co się czuje, co się przez pewne przeżycia, przez inne. Ja tak to nazwałam, to coś, które się też nie da wyjaśnić niczym, a które jest, które nam czasem pokazuje, które wręcz czasem drogę bierze wręcz za rękę, że podążamy w taką stronę, a nie w inną. Ale bardzo to dobrze powiedział właśnie Kant, napisał, że nasz ludzki rozum nie jest w stanie objąć istoty Boga, istoty tej, którą my interpretujemy na tak różne sposoby. Zgoda, ale to nie jest, to nie jest też powód do tego, żeby tworzyć sobie dowolne wyobrażenia Boga czy boskości i nie poddawać ich jakiejkolwiek krytycznej analizie. Chrześcijaństwo jest oparte na jednej bardzo podstawowej rzeczy. Rzeczywistością rządzi logos, absolutny logos. Nie, absolutny logos, rozum. I nawet jeśli jest to rozum, który nas nieskończenie przekracza, to nadal jest to rozum. Chrześcijaństwo zakłada racjonalność rzeczywistości, nawet jeśli jest to racjonalność rzędu boskiego. Tak? I w tym sensie jest taki fragment w jednej z Ewangelii, moim zdaniem bardzo ciekawy, gdzie Jezus wskazuje, że głupota może być grzechem. Przejdziemy do następnego głowowania. Dawidzie? Tak. Miałem takie pytanie. Temat twojego wystąpienia brzmi być wierzącym chrześcijańskim filozofem paradoks czy sprzeczność. Zastanawiałem się, czy to nie jest temat niewystarczający jednak. Dlatego, że zaproponowałem nawet na jednej naszej grupie, żeby to był temat taki, być wierzącym w nawiasie chrześcijańskim filozofem, paradoks, tutaj przecinek, sprzeczność czy komplementarność. Dlatego, że w tym momencie, kiedy tego typu temat podjąłeś, można powiedzieć, że postawiłeś filozofów wierzących pod ścianą. I to bardzo mocno. Wszystkich filozofów, którzy nie znają się za ludzi wierzących. Bo albo to jest paradoks, albo to jest sprzeczność. No, w której celi chcemy się iść moralnie? W jednej czy w drugiej? Żadna nam nie pasuje. Mamy jako ludzie wierzący na przykład, tak, ktoś się deklaruje jako człowiek wierzący i chce być filozofem, to ma przerąbane. Trochę to też wchodzi w konflikt, jasny konflikt w tym, co zacytowałeś pod tematem wystąpienia, czyli z wypowiedzią Jana Pawła II. Tutaj jest, zaraz. Końcówka. Człowiek zaś jest z natury filozofem. Tak? To jest ta końcówka jego. Więc jeżeli człowiek jest z natury filozofem, tak mówi Jan Paweł II, byśmy mieli postawić mu tego typu alternatywę, którą właśnie przedstawiłeś, no to w zasadzie Jan Paweł II musiałby być osobą chyba niewierzącą. Chyba nie. No nie, bo to tak wygląda. Bo tak logicznie to rozpracowałem. Czy brakuje mi po prostu w twojej wyżynie? Nie, wypowiedź okej. Okay, ja... Fajna, bo i tak dalej, tylko w temacie brakuje uzupełnienia. Znaczy, ja widziałem tą uwagę na Facebooku, tylko że ja się z tą komplementarnością nie zgodzę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że komplementarność mi się kojarzy z takim trochę bezkonfliktowym dograniem czy dogadaniem się wiary. Ale właśnie problem polega na tym, że między wiarą a rozumem z jednej strony jest uzupełnienie, a z drugiej strony jest całkowite rozsadzenie. Jest całkowite rozsadzenie. Dlaczego? Dlatego, że masz chociażby... zależy na którym poziomie. To znaczy inaczej. To jest trochę to, co powiedziałem przed chwilą. Ostateczna rzeczywistość z perspektywy chrześcijańskiej jest logosem,
ale logosem tak nieskończenie przekraczającym, przekraczającym ludzkie kategorie logosu, że z perspektywy ludzkiej może się to wydawać wręcz głupie. Masz przywołany, zresztą inaczej, jeśli istotą chrześcijaństwa jest paradoks, to powstaje pytanie, czy przeżywanie przez wierzącego filozofa własnego chrześcijaństwa nie jest z góry skazane na paradoksalne. Na paradoksalne. Masz klasyczny cytat potwierdzający tą perspektywę. To jest fragment ze świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że mówi o tym, że ukrzyżowanie Chrystusa, czyli ten, który jest archę rzeczywistości, w momencie, w którym daje się zabić, rozsadza wszelkie ludzkie kryteria racjonalności. Znaczy z perspektywy ludzkiej Paweł mówi wręcz, to jest głupota. To jest głupota. Skoro jest absolutem, miał wszelkie możliwości, żeby na jakikolwiek sensowniejszy sposób to rozwiązać. On się daje zabić. On się daje zabić. W chrześcijaństwie granicą logosu jest jedna bardzo istotna rzecz. Miłość. Tak, miłość. To znaczy, tu wyjaśniałeś chyba bardzo pojęć, nie wiem, czy tam paradoks, sprzeczność, ale mam wrażenie, że może było, ale nie do końca słyszałem, kim jest ten filozof. Może tak najprościej. Znaczy, że tutaj jakoś w jakiś sposób wyjaśni. Nie wiem, czy będzie prosto wyjaśni, ale kim jest ten filozof? Wiemy, że znamy, albo jesteśmy za tym. Znaczy, poczekaj jeszcze raz, bo nie złapałem, kim jest... Znaczy, ja mam właśnie wrażenie, że chrześcijaństwo z jednej strony narzuca, z jednej strony przyjmuje pewne ogólne rozumienie filozofii i filozofa, czyli jako owego poszukiwacza, z drugiej strony domaga się konfrontacji z owym paradoksem, w którym po prostu wszelka filozofia zostaje rozbita w drobny mak. Zostaje rozbita w drobny mak z bardzo prostego względu. Nie istnieją żadne filozoficzne sposoby wytłumaczenia podstawowego paradoksu chrześcijaństwa. Owego skandalu dania się zabicia przez owe archę rzeczywistości. Nie ma takich możliwości. Przejdźmy może do kolejnego pytania, które jeszcze najpierw pada. Ja też właśnie będzie taka uwaga, jak ty się na to zapatrujesz. Tutaj zacznę może od tego, że tutaj słuchając poprzednich pytań tutaj pani z przodu, no trzeba by stwierdzić, że katecheza, jeśli chodzi o religię katolicką w Polsce, to jest dramat i tragedia, bo znajomość po prostu podstaw wiary, nawet u osób, które żyją w tym kraju od urodzenia przez czasu jest no, żadna wiedza na temat wiary, bo nie istnieje taki dogmat jak na przykład o tym, że Maria Magdalena była prostytutką i tak dalej. To są generalnie... To nie dogmat, ale tak stwierdzono, papież nie pamiętam już, który... Nie, to są wszystko, że tak powiem, mit, to jest mitologia, ja to nazywam pogano-katolicyzmem, czyli wyobrażenia zupełnie fałszywe na temat wiary, które też miałem przez wiele lat, aż potem wróciłem do kościoła już właśnie bardziej na drodze rozumu, czyli właśnie filozofii. Dlatego, że tutaj nie ma tego cytatu na wstępie, ale każdy właśnie cytuje z tej encykliki, że Jan Paweł II mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawa. Dwa skrzydła to komplementarne. Nie są tym samym. Na ostatniej stronie jest ten cytat. No jest. Wrzuciłem go specjalnie na koniec z bardzo prostego względu. Wszyscy, którzy przywołują encyklikę, z reguły przywołują to zdanie i potem już nic. Ale tak, żeby też nie przedłużać. Więc kwestia jest taka, że jest komplementarna. Na jednym skrzydle nie da się nigdzie polecieć, więc sam rozum nie wystarcza, sama wiara nie wystarcza. Ktoś się sprzeciwi być może, ale to już i Wittgenstein, i Kurt Gödel, i masa innych, nawet naukowców mówią, że u podstaw każdego systemu wiedzy leżą zdania fundamentalne, czyli czy aksjomaty, czy dogmaty, zdania, które przyjmuje się bez uzasadnienia. To Kurt Gödel nawet dowiódł jakby tego w kontekście matematyki, nie będę się tutaj rozwodził, ale zawsze musimy wyjść w danym systemie wiedzy, mamy jakieś aksjomaty i te aksjomaty nie są dowodliwe na jego gruncie, bo gdyby wszystkie zdania
dał się udowodnić na gruncie tego systemu, to ten system byłby sprzeczny. I tego Kurt Gödel dowiódł i w tym momencie trzeba by uznać taki system jako fałszywy. Więc zawsze, nieważne jaką mamy perspektywę filozoficzną, religijną, inną, zawsze przyjmujemy jakieś zdania, które są niedowodliwe w tym systemie. Więcej jest zdań, Kurt Gödel tego też dowiódł, więcej jest zdań prawdziwych niż zdań dających się dowieść czy twierdzić. I teraz czym jest wiara w tym kontekście? No wiara jest podstawą rozumu, to znaczy nie jest rozumem jako takim, ale stanowi podstawę, czyli zakłada pewne twierdzenia, czy pewną podstawę, pewne archę właśnie naszego rozumu i rzeczywistości. No i to są dogmaty na przykład w kontekście wiary. Nie istnieje żadna wiara, żadna religia pozbawiona dogmatów, bo jeżeli usuniemy dogmaty, to możemy sobie wymyślać, co nam się podoba żywnie. I dogmaty nie są ważne ze względu na nie same. Na przykład mamy dogmat o Trójcy Świętej. Nie chodzi teraz, że teraz ten dogmat, to co mamy, jak tam muzułmanie, prawda, odklepywać codziennie, to nie o to chodzi, bo nie prowadzi do zbawienia. Chodzi tylko o to, że dogmaty są, jak mówi ojciec Jacek Sali, okna na rzeczywistość. Wyznaczają pewne ramy, tak jak aksjomat. Aksjomaty wyznaczają nam przestrzeń pewnego rachunku, pewną przestrzeń logiczną, daje nowe możliwości spoglądania na rzeczywistość. I jak to powiedział Jacek Bacz w takiej książce, Przez rozum do wiary właśnie, że dla niego jakby wejście w tą rzeczywistość wiary było eksplozją sensu. I ja się z nim tutaj całkowicie zgadzam. I wiarę otrzymujemy zresztą właśnie od ludzi. Zawsze za pośrednictwem Kościoła przyjmujemy chrzest, przyjmujemy wiarę. Pisma, dlaczego akurat cztery Ewangelie? Przez autorytet ludzi, którzy powiedzieli, w tych oto pismach, w tym oto kanonie zawiera się prawda. Bo jak nie, no to mamy masę apokryfów i Chrystus może być każdym albo nikim jednocześnie. Możemy interpretować z Pisma Świętego, jak zobaczymy na protestantów, sprzeczne względem siebie twierdzenia możemy wyprowadzać. I nigdy nie dojdziemy do ładnej historii. Może niech się odniesie. Już tylko kończę. Więc i ostatecznie, który mi się wydaje najważniejszy argument, czego mi zabrakło na przykład w wystąpieniu Michała, jakby tak trochę na dnie tego wszystkiego. Brakło mi pewności, bo zaczął od przepraszania na temat. Potem tam trochę mówi, no niestety, to tak jest. Bo nie chodzi, że niestety. Właśnie z perspektywy człowieka wierzącego, z perspektywy człowieka wiary, to nie jest, że niestety tak jest, bo na chwałę Bożą tak jest, że człowiek akurat został stworzony przez Pana Boga w taki sposób, został obdarzony rozumem, zostało mu dane objawienie i jest w stanie badać ten świat coraz lepiej, coraz głębiej, jest w stanie stworzyć taką cywilizację, która rozwinęła się tylko i wyłącznie w cywilizacji chrześcijańskiej. Stworzyć gmach nauk, który tylko cywilizacja chrześcijańska wytworzyła. I Chrystus przyszedł ustanowić Królestwo Niebieskie na ziemi, a nie demokrację czy republikę, gdzie każdy ma swoje zdanie. Jak święty Piotr mówi w pierwszym liście, pierwszy rozdział, 20 werset, żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Teraz Michała bym poprosił o odniesienie się. Krótko. Wiesz co, Adamie, tylko ja bym pogłębił jakby jego odpowiedź trochę to, co już powiedziałem w stosunku do Dawida. To znaczy, że problem polega na tym, że jakiekolwiek ludzkie, racjonalne próby ujmowania chrześcijaństwa nie są w stanie zrobić jednej rzeczy. Nie są w stanie usunąć jego paradoksalności. Nie są w stanie tego zrobić. Podstawowe trzy tajemnice chrześcijaństwa są określane jako mysterium stricte dictum, czyli w sensie ścisłym. Tajemnica Trójcy Świętej, tajemnica wcielenia i tajemnica łaski. To są tego typu tajemnice, które nie tylko zakładają wiarę, ale z założenia jakby rozsadzają pewne kryteria jakby ludzkiego podchodzenia do nich. To nie oznacza, że one są nieracjonalne. Oznacza, że one są metaracjonalne. To one wyznaczają sposób racjonalnego podchodzenia do. Tak, czy Tak, zdecydowanie. I jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Napięcia między wiarą a rozumem nie da się usunąć też z bardzo prostego względu. I dlatego one nie są komplementarne. Jeszcze jakby trochę, bo jakby próbuję łączyć te dwa, ponieważ wiara i rozum nie są na tym samym poziomie. Wiara i rozum nie są na tym samym poziomie. Rozum funkcjonuje na poziomie naturalnym, wiara funkcjonuje na poziomie łaski, na poziomie nadnaturalnym, co oznacza,
że w przypadku ewentualnej kolizji przekonań na poziomie wiary i rozumu, właśnie, trzeba by było dokonywać wyborów. Co nie znaczy, że zawsze prymat ma... To... Inaczej. Dobra. Okej. Okay. Co? Tylko teraz pytanie jest, tylko... Ale wykluczyłem z bardzo prostego względu, bo nie są na tym samym poziomie. One z jednej strony się uzupełniają, ale z drugiej strony inaczej. Proste pytanie. Czy z perspektywy wiary chrześcijańskiej można przedstawić takie argumenty, że będziesz musiał powiedzieć, no nie, no przykro mi, no to jeśli tak się sprawa ma, to chrześcijaństwo jest bez sensu. To jest możliwe. Czy to jest możliwe? Odpowiedź z perspektywy wiary jest nie. Odpowiedź z perspektywy rozumu jest no tak. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy powiedzieli, że z perspektywy rozumu to jest niemożliwe, no to znaczy, że mamy blokadę myślenia w tym momencie. Znaczy wtedy muszę powiedzieć, niezależnie od tego, co mi powiesz, ja i tak swoje wiem. No ale to jesteś klasycznym ideologiem. Nie mają tego. Przejdziemy może do kolejnego pytania. Zanim się do nas odwrócimy, to widzę, że już uwagę, że paradoks może też być w innym miejscu. Czy rozpatrywałeś tutaj kwestię historyczności Jezusa i bardzo słusznie, jak to jest po postaci historycznej. Wiemy, że był charyzmatycznym przywódcą sekty i założycielem też religii. Charakterystyczne dla tego ruchu, który stworzył, jest gwałtowność i radykalizm wymarł włącznie ze skrajnie gwałtownymi karami przewidywanymi dla tych, którzy nie poznają swojego nawiedzenia. Sprawienie zdjęcia gwałtu w relacji między ludźmi, z jednej strony mamy więc do czynienia, a z drugiej strony mamy do czynienia z pewną taką miłością, odpowiadaniem miłością na gwałt, za afirmacją życia. No, jest to ogólnie mówiąc taki paradoks, z którym tutaj jakby trzeba się zmierzyć. I z drugiej strony też warto popatrzeć na to, że osobiste odniesienie do Jezusa do sprzeciwu wobec Jego słów i działań było też jakby miarą tej wiary. Czyli byli ci, którzy gotowi byli jakby za Nim pójść. Po prostu w ten sposób reagować na ówczesny stan spraw społecznych, bo to była pewna rewolucja, to co on proponował, przewartościowanie, gdzie możni jakby byli niżej, a ci biedni byli wyżej, tak to w skrócie można. I ostatecznie, co się okazało? Ostatecznie się okazało, że ta wiara Jezusa była też wiarą w pewną boskość i wiarą w to, że są rzeczy, które przekraczają jakby rozumienie człowieka. Przekraczają rozumienie człowieka. I ci, którzy uwierzyli, no to też uwierzyli w to, że jest taki porządek rzeczy, który przekracza rozumienie człowieka i nazwali ten porządek rzeczy właśnie boskością. To ja szybciutko się odniosę. Zacznę od tej kwestii, którą poruszyłeś na końcu i bardzo się cieszę, że dotknąłeś wątku radykalizmu wymagań, bo tu chciałbym coś dopowiedzieć. W przypadku chrześcijaństwa paradoks polega nie na tym, że wskazujemy na pewien związek z boskością. Tylko, sorry za kolokwializm. Paradoks chrześcijaństwa polega na jednej prostej rzeczy. Że przenieśmy się ponad 1000 lat temu do Palestyny i widzimy jakiegoś gościa, który sika pod drzewem albo robi kupę do żłoba przy zwierzętach i chrześcijaństwo mówi, ten konkretny gość to jest Bóg. Nie gdzieś jest boskość. Ten konkretny Bóg, ten konkretny gość, który właśnie zrobił kupę albo sika pod drzewem, to jest Bóg. To jest Bóg, który stał się człowiekiem. To jest paradoks chrześcijaństwa. I to jest ten gość, który z perspektywy tego sikania wyznacza ostateczny sens. Znaczy nie tylko tego sikania, tylko tego, kim jest, tak? Wyznacza ostateczny sens. Z prostego względu, bo było to tak niepojęte, że
Pytanie jest, czy dla nas jest dzisiaj, bo to jest trochę taka teza, jakbym wsiadł do tramwaju, jechał sobie na uczelnię i ktoś mi powiedział, człowieku, właśnie przed chwilą przeszedłeś koło Boga, a ja widzę faceta, który jedzie w kapeluszu z gazetą. Zrozumieć jedną rzecz, że musiał być raczej. Musiał, oczywiście. Zgoda. Nie mogłoby lec u zarania naszej religii. Teraz... Po prostu nie można zbudować tak potężnej religii na pałce. Ja bym się chciał odnieść do tego, o czym Paweł powiedziałeś na początku. Szkoda, że nie ma Sebastiana Gałeckiego, bo ja przywołałem w literaturze chyba dwa artykuły Sebastiana, w których on analizuje możliwość istnienia czegoś takiego jak etyka chrześcijańska. Ja jestem głęboko przekonany, że coś takiego jak etyka chrześcijańska w ogóle jest niemożliwe. Mało tego, że nie da rady stworzyć systemu etyki chrześcijańskiej. Już mówię dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że znowu... Moralność w sensie chrześcijańskim opiera się na paradoksie. Jakakolwiek próba ujęcia jej w system jest rozsadzana. Dwa bardzo konkretne przykłady. Być może pamiętacie kazanie Jezusa na górze, Ewangelia Mateusza. Jezus tam analizuje, a tak naprawdę radykalizuje dekalog i mówi, powiedziano wam nie cudzołóż, a ja wam powiadam, ktokolwiek spojrzy się... Nie? Porządliwie na kobietę, już się z nią dopuścił cudzołóstwa. I tak dalej, i tak dalej. Mało tego, ostatecznym kryterium, zauważcie, moralności chrześcijańskiej nie jest ani dekalog, ani nawet podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego, tylko jest to, co Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. To jest ostateczne kryterium. I zbudujcie z tego system. Zbudujcie system oparty na tym, że być moralnym oznacza zrobić dokładnie to, co w tym momencie zrobiłby Jezus. Zresztą zauważcie, że jak przeniesiecie się do jeszcze jednej sceny, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział z kolei, czyli wizja sądu ostatecznego, to tam jest strasznie, to tam jest konkretyzacja tego. Czyli krótko mówiąc, krótko. Jezus mówi tak, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście zrobili. Czyli krótko mówiąc co? W ciągu życia robiliście wobec ludzi, a odpowiadacie jak za samego Boga. No przecież ja widziałem bezdomnego, no to bezdomnemu nie dałem kasy. A Jezus mówi, mi nie dałeś kasy, ja tam siedziałem. Zbudujcie z tego system etyczny. Życzę powodzenia. Życzę powodzenia. Obawiam się, że to jest niemożliwe. Jak bardzo to jest niemożliwe, pokazuje jedna bardzo fajna myśl ojca Daniela Ange, który powiedział kiedyś coś takiego. Prawdziwa miłość to jest miłość bez miary. Miłości się nie da postawić miary, a system niestety opiera się na tym, że on musi postawić jakąś miarę, odtąd, dotąd. A Jezus mówi, jak zrobiłeś odtąd, dotąd, to jesteś niemoralny. Jak dałeś tylko tyle, a nie dałeś wszystkiego i jeszcze więcej, dałeś za mało. Czy uznajesz za sensowną próbę rozwiązania tego problemu, zgodnie z filozofii z wiarą, poprzez znalezienie punktów wspólnych, znajdywanie punktów wspólnych pomiędzy wiarą chrześcijańską a filozofią, no i tutaj trochę rozwinę. Nie chodzi mi tylko właściwie rozważania filozoficzne, ale różne nurty. Buddyzm, czy nawet takie właściwie, które ja osobiście uważam za niezdrowe, mało prawdziwe jak New Age, dzisiaj popularny, ale jednak mające sobie trochę sensu. Wracając do tej do wiary, no to w moim odczuciu każda wiara, która sugeruje, że ma monopol na prawdę, to jest pewna rama, sztywna rama, też zależnie od nurtu, ale w każdym razie jest ta rama określona, ona nie może być mniejsza ani większa. I teraz, jeśli chcemy porównywać, znajdywać te punkty wspólne, to za bardzo, jeśli traktujemy wszystkie te nurty jako sztywne ramy, nie możemy tego zrobić, bo nasz umysł
zauważa, kiedy jedna rama koliduje z drugą i zauważa sprzeczność. Włącza się ta kategoryczność myślenia. Ja to proponuję odrzucić trochę te ramy i spojrzeć na to jako zbiór punktów. Co więcej, nie wiem, może taki przykład, czy to właściwie zakłada, że pewne punkty z tej ramy wiary chrześcijańskiej, przykładu, są błędnie zrozumiane, są poza prawdą. No i taki przykład, czy potrafiłbyś rozważać prawdziwość wiary chrześcijańskiej, zakładając na przykład, że Jezus, kiedy mówił o raju, nie miał na myśli tego raju, tak jak rozumieją go ludzie. Że na przykład jest to raj tutaj dostępny na ziemi. To jest zupełnie inna perspektywa. Chrześcijaństwo zakłada bardzo ciekawą koncepcję prawdy, bo mówi tak. Istnieje prawda absolutna, ale nie istnieje absolutny fałsz. Nie ma czegoś takiego. Nie ma absolutnego fałszu. To znaczy najgłupsze zdanie zawiera element prawdy. Nawet powiedzenie nie ma Boga też pod pewnym względem jest prawdą, bo Boga nie ma w taki sposób, jak my go rozumiemy. Znaczy, z perspektywy chrześcijaństwa nie ma nie istnieje absolutna przeciwwaga dla Boga. W tym sensie na przykład szatan nie jest absolutnym antybogiem. To jest tylko i wyłącznie stworzenie nie stojące na tym samym poziomie. I druga rzecz, chrześcijaństwo zakłada stopniowalność prawdy. To znaczy, stopniowalność dostępu do prawdy. W ten sposób. Chrześcijaństwo mówi tak, absolutna prawda jest w Chrystusie. Nawet nie w chrześcijaństwie, tylko w Chrystusie, w tej konkretnej osobie. I teraz w zależności od tego, ile z tej konkretnej osoby zrozumiemy i jak blisko jesteśmy, tyle prawdy mamy. Chrześcijaństwo na przykład dostrzega elementy prawdy w różnych religiach, ale nie w takiej samej ilości. Nie w takiej samej ilości. Ja zresztą, część z was miała ze mną chociażby zajęcia z filozofii Dalekiego Wschodu. Ja interesuję się chociażby dialogiem chrześcijaństwa z buddyzmem, czy z myślą Dalekiego Wschodu, nie spoza chrześcijaństwa, ale jako chrześcijanin. Dlaczego? Bo wierzę, że także w tych innych tradycjach są elementy prawdy, które są warte poznania. Które są warte poznania. Wierząc jednocześnie, że ostateczna prawda absolutna jest w Chrystusie. Teraz, mówiłeś o ramach, punktach i tak dalej. W chrześcijaństwie zasadniczo jest wolność myśli. W pewnych ramach, tymi ramami są dogmaty, natomiast tych dogmatów, one mogą, z jednej strony owszem, dogmaty są ograniczające, bo mówią w tą stronę nie idź, to nie jest dobry pomysł, ale z drugiej strony, to jest o czym trochę Adam wspomniał, one mają charakter otwierający, one mówią, skoro nie w tą stronę, to znaczy możesz iść w tamtą, ale nie ma końca tej drogi. Dlaczego? Dlatego, że dogmat to nie jest tylko i wyłącznie słowne sformułowanie. W chrześcijaństwie słowne sformułowanie zawsze odnosi się do rzeczywistości, a chrześcijaństwo mówi, nie ma takiego sformułowania słownego, które by było tożsame z rzeczywistością. To znaczy, jeśli ja mówię, że Bóg jest Ojcem, to nie oznacza, że jakiekolwiek ludzkie rozumienie jest w stanie, ojcostwa jest w stanie wyczerpać, co to znaczy, że Bóg jest Ojcem. Bo Bóg jest w sposób nieskończenie inny i nieskończenie bardziej Ojcem, niż ja jestem w stanie sobie to po ludzku wyobrazić. I w tym sensie mam nieskończone perspektywy rozumienia owego ojcostwa. Ale są na przykład, są granice. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo powie, Bóg na pewno nie jest Ojcem jak ojciec Tyran. Ta droga nie, to nie jest dobry kierunek. Ale co to znaczy, że ojciec kocha? No to tu masz nieskończone pole do popisu.
Tak? Mało tego, ja przyznam się szczerze, nie bardzo wierzę w to, że my jesteśmy w stanie, i to jest to, o czym trochę Adam powiedział, przywołując twierdzenia chociażby limitacyjnie, Gödla i tak dalej, że my jesteśmy w stanie wyjść zupełnie poza wszelkie schematy, że jestem w stanie stanąć tak zupełnie na zewnątrz, popatrzeć sobie, że tu są te punkciki, a ja teraz stoję zupełnie gdzieś na zewnątrz i mogę między nimi przebierać. Znaczy, miejsce, w którym się znajduję, też już jest jakąś formą wyznaczającą mi mój sposób patrzenia na rzeczywistość. Nie? Aha. Aha. Zgoda. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest, nie żyje mi się dzięki temu łatwiej, ale to jest to, co napędza, to jest ewidentnie to, co jest sensotwórcze. Dlaczego? Bo gdybym ja znalazł domknięcie tego, to bym pewnie spakował manatki, powiedział dziękuję bardzo, kupuję sobie, nie wiem, domek w górach, będę sobie uprawiał kwiatki czy cokolwiek takiego, nie? Mam, nie? To... Natomiast ja jestem głęboko przekonany, chrześcijańska perspektywa mi coś takiego wyznacza. Ona mówi tak, jest domknięcie, ale domknięcie eschatologiczne, czyli po śmierci i nie z mojej strony. Tym, który może to domknąć ewentualnie jest Bóg. To jest to słynne augustynowe, stworzyłeś nas jako skierowanych ku sobie, nie spoczniemy, dopóki nie spoczniemy w Tobie. Tak? To znaczy... Nasz sposób przeżywania świata, percypowania go, prowadzenia dialogu i tak dalej jest zawsze aspektowy. A my jednak dążymy do scalania, dążymy do pewnej całości. To jest pewne fundamentalne dążenie, które było też dla filozofii. Objąć całość. Nie tylko kawałkować, tylko, no ale jak to w ogóle jest z lotu ptaka, nie? I teraz chrześcijaństwo mówi, to z lotu ptaka to może domknąć Bóg co najwyżej. Tak? W tym sensie, nawet jeśli ja wierzę w to, że wiem, gdzie jest prawda, to po pierwsze nie jestem jej posiadaczem, co najwyżej to prawda ma mnie, a nie ja ją. Po drugie, ja także jestem pielgrzymem i w tym sensie mogę dialogować. Mało tego, bardzo bliskie drugie... Kończę. Poza tym stwierdzeniem Tomasza, że w filozofii nie chodzi o to, co myśleli inni, tylko jaka jest rzeczywistość, jest mi bardzo bliskie drugie, które brzmi następująco. Prawda niezależnie od tego, przez kogo powiedziana, ostatecznie pochodzi od Ducha Świętego, ostatecznie pochodzi od Boga. I ja zakładam, że... Zakładam, że po pierwsze, ja się mogę mylić. Znaczy wierzę, że chrześcijaństwo, które się przyjmuje, się nie myli, natomiast ja mogę się mylić w jego odbiorze. Mało tego, przyjmuję, że pomimo tego, że w chrześcijaństwie ów logos uobecnia się najpełniej, to wcale nie oznacza, że on nie rozsypał swoich elementów po świecie.
To jest to, ta słynna Justynowa idea logos spermaticos, tak? Czyli ziarna logosu. Ja staram się je po prostu zbierać. Tak? Ja staram się je po prostu zbierać, co wcale nie... Bo może to sugerować, że w tej sytuacji dialogi... Co? Tak, tak. To znaczy, ja głęboko jestem przekonany też, że chrześcijaństwo ma jedną bardzo ciekawą cechę. Wiem, kończę, a mianowicie uniwersalizm. To znaczy, poglądy są niezwykle istotne. Poglądy są niezwykle istotne, przekonania są niezwykle istotne. Ale pod tym wszystkim ostatecznie zawsze jest człowiek. Jezus umierając na krzyżu nie pytał o to, czy ci, którzy go zabijają, mają takie siakie poglądy, wierzą w taką czy siaką matematykę, czy cokolwiek takiego. Tylko ich kochał i za nich umarł. Miłosierny Samarytanin, który szedł drogą i zobaczył człowieka, który potrzebuje pomocy, nie wylegitymował delikwenta najpierw, jakiej jesteś religii, a w ogóle to po rozwodzie jest, o nie, no sorry, nie mogę ci pomóc, nie? To w ogóle nie, bo ja mam całą listę. Lewakom nie pomagam, narodowcom nie pomagam, tamtym nie pomagam. Nie. Najpierw jest człowiek, a fundament... Zresztą to jest dosyć proste. Poglądy mogą się zmieniać. Człowiek poglądy może zmieniać. Natomiast człowiekiem zawsze pozostaje. I to jest dla mnie... Zresztą prosta rzecz. Chrześcijaństwo mi wyznacza jeden fundamentalny paradygmat. Człowiek to jest brat, za którego umarł Chrystus. I teraz, zanim ja w ogóle zapytam, kim on jest i jaki jest, to fundamentalną wartością jest to, że on w ogóle jest. I to jest dla mnie jakby absolutny fundament dialogowy. Nie? Na zakończenie super szybkie właściwie, które uprości sprawę. No bo mówimy tutaj o tym, czy paradoks, czy sprzeczność, wiara, rozum, ale prosta rzecz. Jaki jest podstawowy warunek do dopuszczenia kogoś do pierwszej komunii świętej? Wystarczająca zdolność używania rozumu. Mhm. Nierozumne istoty nie mogą przyjąć wiary, bo wiara dotyczy tylko i wyłącznie istot rozumnych. Z tym akurat ja mam olbrzymi problem, dlatego że i tu są pewne paradoksy też, jeśli nie sprzeczności w nauczaniu Kościoła, z prostego względu. To, że ja nie mogę zamanifestować wiary albo racjonalności, wcale nie oznacza, że jej nie mam. Czyli mamy sytuację osoby, która jest głęboko upośledzona intelektualnie, ona nigdy wiary nie zamanifestuje. W takim racjonalnym sensie, no bo nie ma szans, bo po prostu jej biologia przeszkadza to zrobić. Czy to oznacza, że ona nie ma prawa przystąpić do komunii? Człowiek jest istotą rozumną i wiara to tylko istotą rozumną. Więc nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem, bo inaczej to by w ogóle nie miało sensu. Zgoda, tylko problem polega na tym, że i tu jest ten paradoks. Z jednej strony nauczanie Kościoła zakłada, że człowiek jest racjonalny, z natury, to znaczy nawet małe dziecko w łonie matki jest racjonalne, tylko jego racjonalność się jeszcze nie uzewnętrznia, bo natura ludzka jest po prostu racjonalna, a czym innym jest manifestacja tej racjonalności. No i teraz pytanie jest, dlaczego pewne sposoby racjonalności mają być wyznacznikami? Czyli na przykład, dlaczego akurat ten moment na komunię, a nie jakikolwiek inny? Ale to jest zupełnie inna dyskusja, nie?